Oymyakon, mała wioska w jakuckiej Rosji, która liczy sobie ponad 500 mieszkańców. Nieco ponad 500 mieszkańców. To również miejsce, które jest nazywane biegunem zimna. W zimie średnia temperatura w Oymyakonie wynosi minus 40 stopni Celsjusza. Czasami spada jednak do minus 60 stopni, a w 2013 roku zanotowano minus 71 stopni. Przy takiej temperaturze człowiek nie może oblizać warg, bo momentalnie pękają i zaczynają krwawić. Bez odpowiedniego odzienia można stracić palce, uszy oraz nos. Trzeba być w nieustannym ruchu. Gdybyśmy w takiej temperaturze chwycili metalowy pręt, przy takiej temperaturze nie poznamy nawet własnego głosu. A jednak są ludzie, którzy tam żyją i to żyją bardzo długo, bo znajdziemy w Oymyakonie osoby, które mają ponad 100 lat. We Frostpunku jednak, najnowszej produkcji studia 11bit, będziemy się cieszyć, jeżeli przeżyjemy kilkadziesiąt dni. Po sukcesie This War of Mine, 11bici znowu mierzą się z motywem przetrwania. Tym razem w ekstremalnych temperaturach i nie w skali pojedynczych żywotów, a całego miasta. Dostajemy więc w swoje ręce wariacje na temat City Buildera. Ci jednak, którzy mają w pamięci takie gry jak Faraon, czy Zeus, czy nawet SimCity albo City Skylines, szybko zauważą różnice, które dzielą te produkcje od Frostpunka. I szczerze mówiąc, początek rozgrywki bardzo mnie zniechęcił. Bardzo lubię takie powolne symulatory budowania miast, jednak niewielka ilość scenariuszy do rozegrania, raptem 3, oraz fakt, że są liniowe, sprawiają, że początek bywa wyjątkowo monotonny. Scenariusze zaczynają się zawsze tak samo, w takich samych warunkach, więc nasze pierwsze próby, w których staramy się opanować zasady, którymi rządzi się gra, bywają po prostu nudne. Ale gdy przetrwa się te pierwsze 2-3 godzinki rozgrywki, kiedy polegniemy jeden czy drugi raz, kiedy zaczniemy ogarniać zasady, którymi kieruje się gra, zabawa z każdą minutą staje się coraz bardziej interesująca. Całe szczęście scenariusze różnią się od siebie celami, które musimy osiągnąć, oraz środowiskiem, w którym się rozgrywają, to znaczy środowisko jest zawsze to samo, białe, ale generalnie chodzi o rozkład surowców oraz kształt miejsca, w którym będziemy rozbudowywać naszą osadę. Podstawowy scenariusz to po prostu przetrwanie. W scenariuszu The Ark musimy chronić nasiona, które służyć będą odbudowie zniszczonej ziemskiej flory. W trzecim zaś będziemy sobie radzili z napływającymi do miasta uchodźcami. Mam wrażenie, że w przypadku drugiego scenariusza twórcy wzorowali się na prawdziwym miejscu, to znaczy na globalnym banku nasion, które znajduje się na półwyspie Svalbard w Norwegii. Wydrążony w wiecznej zmarzlinie bank nie wymaga elektryczności do przetrwania nasion, bo panujące tam niskie temperatury są, no wiecie, naturalnego pochodzenia, bez konserwantów. W tak ekstremalnych warunkach można polec na wiele sposobów, nie tylko z zimna. Społeczeństwo, którym zarządzamy, kieruje się dwoma podstawowymi nastrojami – niezadowoleniem oraz nadzieją. Oczywiście w naszym najlepszym interesie jest to, by zniwelować to pierwsze oraz pobudzać to drugie. Musimy zadbać o podstawowe dobra ludności, czyli żarcie, dach nad głową, opiekę medyczną oraz ciepło. W centrum naszej osady stoi wielki generator, który na początku daje możliwość ogrzania tych budowli, które do niego bezpośrednio przylegają. Później oczywiście możemy go ulepszać, ale i tak sprawa nie jest tak prosta. Osada powiększa się bardzo szybko, trzeba więc pomyśleć o piecach parowych. Ogrzewanie oczywiście wymaga węgla, który możemy pozyskać ze złóż rozrzuconych w pobliżu. By coś zbudować albo przeprowadzić badania, musimy mieć drewno oraz stal. Bardziej zaawansowane budowle wymagają z kolei rdzeni parowych. Te zaś możemy pozyskać jedynie drogą eksploracji. Ilość rzeczy do ogarnięcia rośnie bardzo szybko i wtedy Frostpunk zaczyna naprawdę się podobać. Stopień mikrozarządzania jest tu znacznie wyższy niż w takim Faraonie czy Zeusie. To my decydujemy, ilu pracowników czy inżynierów przydzielić do wydobycia czy do budynku produkcyjnego, a mogę was zapewnić, że rąk do roboty zazwyczaj jest za mało. Tak więc konieczna jest optymalizacja procesu wydobywczego przez przerzucanie pracowników z jednego miejsca na drugie. W późniejszych etapach gry możemy wykorzystać do pracy parowe automatony, ale ich efektywność nie jest tak duża jak swojskiej klasy pracującej. Urozmaicenie niewątpliwie wprowadza eksploracja okolicy. W tym celu do poszczególnych lokacji wysyłamy zwiadowców. Ci zaś, po dotarciu na miejsce, przedstawiają nam krótką historyjkę, która często wiąże się z jakimś wyborem.
No właśnie, 11 Bit Studios chwaliło się przed premierą, że Frostpunk obfitować będzie w trudne decyzje. Zadawać będzie pytania, co jesteś w stanie poświęcić, by uratować swoje społeczeństwo. Niestety, choć decyzje pozwalają na rozgrywanie tego samego scenariusza na różne sposoby, nie czułem za bardzo ich wagi. Jest oczywiście wysuwana naprzód w materiałach promocyjnych decyzja o wysyłaniu dzieci do robót, dzięki czemu zdobędziemy kilka cennych rąk do pracy, ale reszta z nich nie budzi jakichś specjalnych emocji. Wprowadzają różnorodność, owszem, ale większe emocje odczuwałem wtedy, gdy mi się węgiel kończył, a temperatura spadała do minus 60 stopni, albo że żarcie zaczynało się kończyć, a do miasta wkraczała kolejna grupa uchodźców. I to jest super, że właśnie w takich momentach zaczynamy się denerwować oraz kombinować, jak zapewnić ludziom ogrzewanie, którą gałąź z drzewka badań rozwijać w danej chwili, czy lepiej olać wydobycie stali na rzecz wydobycia węgla, choć obu surowców mamy niewiele. Stal przydaje się do budowania lepszych domów oraz ulepszeń, ale drewno z kolei można przerabiać na węgiel drzewny, a przecież na zewnątrz ziąb jak skurwytyn. Ludzie mi zamarzają, chorują, namioty medyków przepełnione, a trzech mi chodzi bez nogi, bo je amputowali. No to może zbudować im protezy, bo z protezami mogą pracować, a tak to się obijają obi boki na zasiłku i tylko rację żrą. Ale z kolei do protez potrzebuje stali. No i widzicie, takie decyzje rzeczywiście budzą emocje i pod tym względem Frostpunk jest o wiele bardziej intensywny od innych city builderów na rynku. To sprawiło, że chociaż nudziłem się na początku, później oderwać się nie mogłem. Decyzje o tym, kto będzie żyć, a kogo poświęcić, są tutaj często dosłowne, ale te decyzje oraz emocje z nimi związane wynikają z mechaniki rozgrywki, a nie z drzewka wyborów czy edyktów, które gra nam przedstawia. Drzewkowy wybór, który za pierwszym razem daje największą zagwostkę, pojawia się trochę później w trakcie gry, gdy separatystyczne zapędy grupki mieszkańców zmuszają do wprowadzenia pewnego porządku. No i możemy wybierać między faszyzmem a państwem fanatycznie religijnym. I to jest właśnie ten wybór, w którym nie ma dobrego wyboru, bo tak naprawdę wybieramy między dyktaturą a dyktaturą. Gdy uda się ukończyć scenariusz, możemy podziwiać rozwój naszego miasta w uroczym timelapsie. Przeczytamy również podsumowanie naszych starań, co może nie zmusza do jakichś refleksji czy wielkich przemyśleń, ale daje nam całościowy pogląd na nasze dokonania. Timelapse jest uroczy, bo i oprawa audiowizualna prezentuje się naprawdę nieźle. Sporo tutaj fajnych detali, jak robotnicy przedzierający się przez śnieg albo stojący przy koksownikach mieszkańcy, którzy próbują się ogrzać. Problemem natomiast jest to, że w późniejszych etapach rozgrywki budynki zlewają się w jedną wielką masę. Wygląda to ładnie, jasne, ale szukanie konkretnej budowli, co często się zdarza, bywa mordęgą. A, i mała uwaga, nagrana rozgrywka pochodzi z wersji recenzenckiej, dlatego jest po angielsku. Pełna wersja posiada polskie napisy. Produkcja 11 bitów to porządny city builder z dużą ilością mikrozarządzania siłą roboczą. Trzy scenariusze oferują mniej więcej 20 godzin dobrej zabawy, choć szczerze mówiąc po ich ukończeniu nie miałem jakiejś wielkiej potrzeby wracania do nich. Możemy co prawda wypróbować grę w różnych konfiguracjach poziomu trudności, ale nie czułem się za bardzo zachęcony. Scenariusze przebiegają bowiem liniowo, a zdarzenia losowe, które czasami się pojawiają, nie oferują zbyt wiele różnorodności. Frostpunk budzi jednak emocje wynikające z samej mechaniki gry, to znaczy z decyzji, które wynikają z mechaniki gry, a nie decyzji, które wynikają z drzewka wyborów. Te stają się jedynie zimnymi kalkulacjami. A może o to właśnie chodziło? Może chodziło o pewne zobojętnienie, o traktowanie społeczeństwa jako całości, a nie jako składowej indywidualnych osób. I jeżeli taki był cel, no to, szczerze powiedziawszy, 11 bitom udało się ten cel osiągnąć. Do usłyszenia.